Ujawniono, ile Jacek Kurski zarabia w TVP. Chociaż otrzymuje najniższą stawkę, wciąż jest to pokaźna suma. Telewizja dysponuje ogromnymi pieniędzmi. Prezes TVP, Jacek Kurski, publicznie ujawnił, ile zarabia za pełnienie funkcji w telewizji. Podkreślił, że sam poprosił o najniższe możliwe wynagrodzenie. Mimo wszystko ta kwota i tak robi wrażenie. Jak wiadomo, TVP utrzymuje się z pieniędzy publicznych. Oznacza to, że na pensje pracowników tej telewizji łożą wszyscy podatnicy. Nie jest to mała kwota, zważywszy na to, że niedawno Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, aby przeznaczyć na media publiczne 2 miliardy złotych. Prezesem TVP jest obecnie Jacek Kurski. Mężczyzna ujawnił, ile wynosi jego wynagrodzenie. Prezes TVP zarabia krocie pracujący dla TVP, Jacek Kurski stwierdził, że jego postawa jest godna szacunku i powinna być naśladowana przez inne osoby obejmujące stanowiska dyrektorskie. Kurski poprosił bowiem o możliwie najniższe wynagrodzenie za swoją pracę. Zaznacza, że mógł śmiało zażyczyć sobie większej kwoty, ale zrezygnował z tego przywileju. Poprosiłem Radę Nadzorczą na najniższe możliwe wynagrodzenie, proponowano mi wyższe, ale sam poprosiłem o takie, wynosi ono siedmiokrotność średniej krajowej, powiedział Jacek Kurski. Postawa prezesa TVP nie ma jednak nic wspólnego z wolontariatem. Trudno też nazwać jego pensję symboliczną. W Polsce średnie zarobki wynoszą miesięcznie 5227 zł, gdy tymczasem Jacek Kurski otrzymuje aż 36589 zł. W takich okolicznościach słowa prezesa brzmią wręcz śmiesznie. Takie miesięczne wynagrodzenie na pewno nie skazuje go na życie pełne wyrzeczeń. Dzisiaj grzeje, 1. Policja siłą wyrzuciła ją z plaży. Wszystko przez strój kąpielowy, który miała na sobie 2. Informacyjny chaos, mnóstwo zabitych. Trwa pilna akcja pod centrum handlowym, wydatki TVP są coraz większe. Obecnie telewizja dysponuje budżetem w wysokości 140 milionów złotych. Wszystko to oczywiście spływa z portfeli podatników, z których duża część nawet nie może marzyć choćby o połowie pensji Jacka Kurskiego. Najlepsze newsy dnia, źródło, Planeta. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.